Dziękuję. Jak wniosek był, abyśmy dostali informację od rządu na temat, jak jest realizowane, zależało mi jeszcze wcześniej, przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej, przed 7-8, no niestety nie udało się tego zrealizować w tym terminie. Jesteśmy dzisiaj już po fakcie, częściowym fakcie można powiedzieć, dlatego że jest to decyzja dopiero Rady Unii Europejskiej pod przewodnictwem Van Rompuyu, który oczywiście tnie kasę, jak widać wyraźnie, i cała Unia jest niezadowolona. Ja bym oczekiwał od pani minister, żebyśmy dostali dokumenty, które mówią o wszystkich tak zwanych sukcesach rządu, dlatego ja mam wszystkie doniesienia prasowe. Ja nie mam żadnego dokumentu oficjalnego. Z tego, co mam raport z Brukseli przekazany tutaj przez naszego eksperta senackiego, to jest tylko raport przez wypowiedzi z Parlamentu Europejskiego, przez Barroso i przez Van Rompuya, który przekazuje i pokazuje tutaj w tym momencie, że oto szczycąc się Van Rompuyu, że na rolnictwo przekazał bardzo dużo środków finansowych ze wspólnej kasy, bo tylko 27%, i jeszcze cytuję tutaj Van Rompuy, że to jest sukces, bo w 1970 roku to było 70%, czyli widać, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, obcinając środki na wspólną politykę rolną. Dlatego to nasza uchwała Senatu, jak i Sejmu zmierzała, abyśmy nie mówili o dużych pieniądzach, one są bardzo ważne i trzeba o nich mówić, ale o konkurencyjnej gospodarce w Unii Europejskiej dla polskich rolników również, w całej Unii Europejskiej. I dyskryminacja względem miejsca kraju, który się znajduje, że Polska czy inne kraje są dyskryminowane względem starych krajów, gdyż wyraźnie było zapisane w tych dokumentach, że po 2013 roku będzie 100% płatności. W związku z tym traktat akcesyjny się zakończył, obowiązują negocjacje nowe i stąd oczekiwaliśmy od polskiego rządu, że wynegocjuje równe warunki w płatnościach, przynajmniej mówiliśmy o płatnościach bezpośrednich, nie mówiąc o innych, bo to już wynikają z negocjacji, ale tu powinny być równe płatności. I takie było oczekiwanie. I okazuje się, że w negocjacjach państwo prezentowali, że tylko średnią unijną, to się okazuje, że 90% średniej unijnej, a okazało się, że z tej informacji prasowej mamy tylko mniej pieniędzy niż mieliśmy do tej pory. I my robimy w tej chwili analizę na podstawie wstępnych wyników informacyjnych. Wygląda to na to, do pytania, wygląda to na to, pani minister pokazuje z daleka taki diagram, już, że tracimy prawie 6 miliardów 111 milionów euro tracimy względem poprzedniej zaplanowanych negocjacji, które mieliśmy 35 miliardów. Stąd pytanie. Gdzie jest ten sukces? Gdzie to, jak to pan minister wczoraj w Sejmie opowiadał, że jest tak świetnie? Kiedy ja czytam w dokumentach unijnych, a mam taki dokument, który rzeczywiście pokazuje stanowisko całej Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa, to rzeczywiście środki są cięte, jest 13-16% zmniejszone na rolnictwo, pokazując z pierwszego filara, z drugiego filara. Natomiast Polska, ja nie widzę sukcesów polskich w kwotach nominalnych, bo nominalne kwoty to przecież nie mówią jeszcze o wszystkim. My mówimy w przeliczeniu na hektary, przeliczeniu na... I to nie jest to, o czym oczekiwaliśmy. I nie ma dalej konkurencyjności. Stąd moje pytanie, gdzie zostało zabezpieczone, zgodnie z naszą uchwałą Sejmu i Senatu tutaj obecnej naszej Izby, równe traktowanie polskich rolników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To było długie pytanie poprzedzone rodzajem wystąpienia, na które przyjdzie czas jeszcze, panie senatorze, zgodnie z regulaminem. Z uwagi na jego taki ogólny charakter, to bardzo proszę panią minister może o odpowiedź, a potem ewentualnie, jeżeli będą szczegółowe pytania, to będziemy grupowali. Tak? Dziękuję. Proszę bardzo, pani minister. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie senatorze. Jeśli chodzi o te dokumenty, o które się zwraca pan senator, to my oczywiście przekażemy tę analizę, którą mamy. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, bo jeśli chodzi o całość negocjacji, to tutaj odpowiedzialny jest, pan premier na pewno będzie, czy kancelaria premiera będzie przekazywać takie informacje. Natomiast krótko odnosząc się do tego, na czym polega sukces, powiem, że o ile
nakłady na wspólną politykę rolną rzeczywiście mają być mniejsze o prawie 10% na całość, prawda, polityki rolnej w Unii Europejskiej, to środki na wspólną politykę rolną dla Polski wzrosną. Także mówiąc szczerze, nie wiem, jakie informacje prasowe przywoływał pan senator, natomiast środki na wspólną politykę rolną dla Polski mają wzrosnąć z 26,9 do 28,5 miliarda euro, czyli o 1,6 miliarda euro. No, myślę, że jest to sukces negocjacyjny, kiedy to w sytuacji ogólnego spadku budżetu rosną wydatki na politykę rolną, które będą realizowane w Polsce. Jeśli chodzi o ogólny spadek udziału polityki rolnej w budżecie unijnym, no to tak jest, prawda? I tutaj myślę, że dyskusja na ten temat wymagałaby odrębnego posiedzenia. Natomiast no, wynika to z różnych powodów, ale Polska łącznie z Francją, prawda? To tutaj jest ten strategiczny alians z Francją, który utrzymujemy. Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, dążyła cały czas do utrzymania dużej, ważnej pozycji wspólnej polityki rolnej w całym budżecie Unii Europejskiej. I to się do pewnego stopnia udało. Chociaż niewątpliwie wspólna polityka rolna no, traci na znaczeniu w stosunku do innych polityk na poziomie Unii Europejskiej, ale nie traci w Polsce. Także relatywna pozycja Polski, jeśli chodzi o środki na politykę rolną, rośnie w stosunku do obecnego budżetu. Natomiast odnosząc się do tego, o czym mówił pan senator, czyli tej kwestii wyrównania płatności bezpośrednich, rzeczywiście tutaj nasze jak gdyby nasza pozycja wyjściowa była taka, żeby te, po prostu zmienić system płatności bezpośrednich. No niestety już we wczesnym etapie negocjacji, tych wczesnym dyskusji na temat kształtu wspólnej polityki rolnej kilka lat temu okazało się jasne, że nie można uzyskać większości, która by zapewniła taką zmianę. Ten opór istnieje w większości państw członkowskich był na tyle duży, że takiej kompletnej zmiany filozofii wspólnej polityki rolnej nie udało się na ten okres uzyskać. To, co udało się uzyskać, to stopniowa zmiana, która bazuje nie na tym, że zmieniamy w ogóle jak gdyby algorytm liczenia, tylko że tak dochodzimy, prawda, po trochu do wyrównania płatności do średniej unijnej. No i tutaj ten stopień wyrównania, jaki osiągniemy na koniec przyszłej perspektywy finansowej, a więc 93% średniej unijnej, naszym zdaniem jest sukcesem, chociaż nie będzie to 100%, ale będzie to 93%. W tej chwili mamy około 80%. No myślę, że to jest bardzo duży wzrost. Dziękuję bardzo.